Witam serdecznie w kolejnym materiale. Jak widzicie, znowu jestem u siebie w garażu i kolejny raz będę poruszał temat wykończenia narożników zewnętrznych, ale teraz mam nadzieję, że to już będzie ostatni film, ponieważ ostatnimi czasy dość często na Facebooku i bodajże na Instagramie wyświetla mi się ten film. To jest szybki produkt, tutaj nie ma rasu, od razu ściągamy. Nie ma tu jakiegoś, że muszę czekać na jakąś tutaj czas na skórkowania czy coś. Wszystko. No i tak się stało, że robiąc film dla Mary, który mam nadzieję za niedługo sobie zobaczycie, muszę go jeszcze zmontować, miałem okazję właśnie tym produktem pracować. I o ile, nie ma co ukrywać, na zleceniu właśnie dla Mary nie robiłem tego tak jak tam jest pokazane, czyli bez oklejania narożników, tylko właśnie dla bezpieczeństwa, dla szybkości wykonania tego zlecenia, po prostu okleiłem tam całość, ale tutaj sobie już powiedzmy w moich domowych warunkach mogę to wszystko sobie delikatnie zweryfikować. To, co deklaruje producent czy sprzedawca, kontra rzeczywistość. Zanim jednak przejdę do konfrontowania tego, co pokazuje sprzedawca czy dystrybutor, wy widzicie powiedzmy takie przebitki z mojej właśnie pracy z tym materiałem, właśnie na tym zleceniu dla Mary. Zobaczycie, co jest w zestawie. W sumie to nie ma nic za bardzo rozbudowanego, ponieważ dostajecie szpatułkę do narożników wewnętrznych, do narożników zewnętrznych, dostajecie pistolet, a w zasadzie musicie go kupić sobie na powiedzmy specyficznego rozmiaru kartusze, chyba tak się nazywają te tubki silikonów podwójne, więc żeby w ogóle zacząć pracować tym produktem, potrzebujecie kupić sam powiedzmy silikon czy samą żywicę. Koszt zależnie od koloru to jest w okolicy 200 zł i potrzebujecie oczywiście dokupić sobie pistolet, taki pistolet jak ja tutaj mam. To jest ta, powiedzmy, troszkę lepsza wersja, bo podobno jeszcze możecie sobie zakupić plastikowy, to jest metalowy. On kosztuje znowu 200 zł, więc żeby, powiedzmy, rozpocząć przygodę, potrzebujecie na dzień dobry wydać 400 zł. Czy to dużo, czy mało, nie mi osądzać, zależy ile tego metrów będziecie planowali robić. Natomiast jeżeli chodzi o żywicę, jest ona, tak jak mówiłem wcześniej, sprzedawana w takich tubach podwójnych silikonowych i jest tego ograniczona ilość, jeżeli chodzi o kolory. Raczej, no niestety, ale nie dobierzecie do wszystkich rodzajów płytek odcieni. No niestety, to nie jest urok tego, że sami sobie dodajecie pigmentu i tak dalej. Ale wiem, że oczywiście Akemi, bądź bodajże inni producenci, to tam aż tak się głęboko w to nie wchodziłem w ten temat, mają też swoje odpowiedniki, jeżeli chodzi o gotowe, powiedzmy, kolory czy żywice właśnie zapodawane w formie silikonu. Ja się po prostu w tym materiale chcę skupić na tym konkretnym producencie, na tym, co on tak jakby bardzo zachwala, co wyróżnia ten produkt na tle konkurencji. A mianowicie, to jest bardzo często podkreślane, to, że przy żywicach Akemi, czy ogólnie żywicach, potrzebujecie, wykańczając narożnik zewnętrzny, oklejenia. A tą fugę niby możecie zaaplikować bezpośrednio na tak jakby gołą płytkę i to właśnie chcę wam pokazać, chcę zobaczyć, czy to faktycznie ma sens. Fakt, nie mam jakiejś płytki wyjątkowo z połyskiem, nie mam szkliwionej. Mam taką płytkę ceramiczną, ale ona ma taką dość mocną strukturę, nie wiem, może będzie to widać. Jest chropowata, nie jakoś strasznie, ale jest chropowata i chcę zobaczyć, jak to się będzie ścinało, tak jak na filmie jest to pokazane. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić narożnik, bo od razu zaznaczam, co pewnie widzicie w przebitkach, te narożniki wychodzą bardzo fajnie. Bardzo fajnie, tyle że metodą oklejania i właśnie na podstawie tych kilku metrów, które tam miałem do zrobienia, mogę zaproponować czy stwierdzić, że najlepszy efekt uzyskuje się nakładając tą fugę, profilując i bezpośrednio zrywając ją. Wtedy na świeżutko macie bardzo ładnie wyprofilowany narożnik i faktycznie on wychodzi bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o powiedzmy takie plusy, tak na wstępie od razu, żeby to powiedzieć, że żeby to nie wyszło, że jakoś strasznie chcę hejtować ten produkt. Nie. Sam nie wiem, jako tako jestem zadowolony z tego produktu, z pracy tym produktem. Najważniejszym plusem, jeżeli chodzi o pracę tym specyfikiem, to jest to, że on jest praktycznie bezwonny. Fakt, ja tam za bardzo nie jestem uczulony na jakieś smrodliwe rzeczy, ale naprawdę no, robiłem boks wystawowy w galerii wnętrz, tak, galerii wnętrz, czyli tam się przewijają ludzie i na spokojnie nic nie śmierdziało, nikt się nie, powiedzmy, żalił, że jest nieprzyjemny zapach czy cokolwiek takiego. Porównując to do tego,
co jest na przykład żywicami Akemi, one mają swój zapach żywic, tych utwardzaczy i tak dalej, no jest to specyficzne. Małe pomieszczenie, zrobi się Wam stężonko, daje to po nosie, tu tego efektu nie ma. Drugim plusem, niewątpliwym jest to, że jest to mega wydajne. Ja tam muszę w sumie policzyć, ile faktycznie wyszło metrów bieżących tego narożnika na 45 stopni, ale no bardzo mało, powiedzmy, tego materiału z tej tuby poszło. Byłem święcie przekonany, że no sorry, będę zmuszony mieć dwa, powiedzmy, te kartusze, a więc użyłem może 1/3 jednej sztuki, więc naprawdę to wyszło fajnie, wyszło to naprawdę wydajnie. Więc te 200 zł inwestując w jeden kolor, no to jednak troszkę metrów w tym zrobicie. Ile faktycznie, to zależy oczywiście, ile też macie zostawionej przerwy między płytkami na narożniku. Ja tam średnio zostawiam ten milimetr. Tak na szybko podsumowując, to jest to wydajny produkt, jest to nieśmierdzący produkt i można powiedzieć, że szybko snący. Tutaj chyba producent deklaruje, że to schnie w 20 minut. Powiem szczerze, robiłem to w ciepły dzień, fakt, lokal jest klimatyzowany, ale po pół godzinie to jeszcze nie było jakieś strasznie twarde, fakt, to już tężało, ale to nie było jakoś mega twarde. Można to podobno potem szlifować papierem ściernym, ale tak jak mówię, nie po 20 minutach, nie w moich warunkach, więc trzeba mieć troszkę więcej czasu, jeżeli chcecie to w jednym dniu obrobić. Papierem ściernym to szlifowałem 150 bodajże, wychodziło świetnie. Żywica na dzień dobry, powiedzmy po wyprofilowaniu, jest błyszcząca, powiedzmy tak jak silikon, czyli taki, wiecie, nie jakoś strasznie błyszczące, ale mate wybłyszczenie. Jeżeli chcecie, żeby to było matowe, papierkiem ściernym, drobnym, matowicie, wychodzi spoko. To są plusy, ale tak jak mówię, największym bajerem podobno jest to, że nie musicie oklejać przy narożnikach. Dlatego rozgrzewam to sobie w ciepłej wodzie, bo tak deklaruje producent, więc ja to wyciągam z ciepłej wody. W oryginale dostajecie dwie. Coś takiego macie. Obcinacie końcóweczki, zakładacie. No i dobra, ja sobie tutaj na gołą płytkę, niczym nie wysmarowaną, zaaplikuję jakiś pasek, powiedzmy, tej żywicy, dam temu wyschnąć ze skrobie i zobaczymy, czy to jest taki rewelacyjny produkt, bo tak jak mówię, kwestii z oklejaniem, kwestii wyglądowej i tak dalej, nie ma się do czego doczepić. Tą różnicę po prostu chcę sprawdzić, że nie trzeba tutaj oklejać. Mamy troszeczkę później, a dokładnie 19.52, więc jest to zdecydowanie dłużej niż deklaruje producent, czyli te 20 minut od aplikacji. Jeżeli miałbym być taki bardzo czepliwy się, no to to jeszcze nie jest jakoś tam mega, mega twarde. Jest to twarde, nie brudzi, ale to jeszcze w grubej ilości jest jeszcze takie średnio plastyczne. No ale dobra, spróbuję to sobie zedrzeć zwykłym nożykiem do tapet z płytki. Zobaczymy, jak to będzie schodziło. Tutaj sobie jeszcze wcześniej tak jakby przykleiłem płytkę do płytki, a tutaj mam połączone tak jakby czołowo płytkę z płytką. Tu chodzi o to tak jakby skleić dwie płytki, narożnik 45 stopni, tylko że tutaj jest, powiedzmy, oryginalne czoło do oryginalnego czoła. Zobaczymy, jak to będzie wytrzymałe. I zobaczymy, czy faktycznie da się to tak łatwo usuwać, jeżeli chodzi o nadmiar, powiedzmy, tej żywicy z płytki. Fakt, tam producent deklaruje, że powinno się używać jakiegoś tam specjalnego skrobaka. Ja tutaj wezmę zwykły nożyk do tapet, no i tak jest ostry, i tak jest ostry. Zobaczymy, jak to schodzi. Na początek nożyk i grubą ilość spróbuję, powiedzmy, z płytki usunąć. No, trzyma się. Coś tam schodzi. Udało się. Tyle, że to tutaj, to jest, powiedzmy, te pierwsze centymetry tej żywicy schodzące z tego podajnika, z tego kartusza. Chodzi o to, że po prostu one się na początku zawsze te masy muszą z pomnika A do B wymieszać, dlatego te pierwsze 10 cm powinno się, powiedzmy, nie aplikować bezpośrednio na daną szczelinę. Dobra, kolejne spróbujemy podważyć płytkę przyklejoną do drugiej płytki. Dobra, czyli delikatne podważenie, nic nie daje, nawet się to trzyma.
trzymać się, trzyma dość spoko. Jak na godzinę, no to jeszcze nie jest jakoś super twarde po godzinie, ale dość mocno trzymało. Dobra, to sobie zostawię, bo zobaczymy, jak z tej płytki będzie schodziła ta żywica. No i łączenie. Najpierw zobaczymy, czy ta płytka sama się, powiedzmy, utrzyma pod własnym ciężarem. No nie. Chodź. Sklejonym bok jest dość dobrze, ale no tutaj się to nie trzymało, tak jak miał trzymać. No i teraz najważniejsza rzecz, którą chciałem sprawdzić, no to jak się usuwa taką normalną grubość tego wosku żywicy z płytki. Tylko sobie muszę zmienić wcześniej ułamany nożyk, albo w zasadzie tu mam cały. Tak wstępnie powiem wam, że nie widać żadnego filmu. Jeżeli tego nałożycie taki milimetr tak jakby nadmiaru, to to się elegancko ścina. To tu jest praktycznie już suchutkie. Nawet jest to takie w miarę rozciągliwe. Jest to dość wytrzymałe, nie powiem. Troszkę tego filmu zostało, znaczy może nie filmu nawet, ale takiej pozostałości, nie wiem, może to jeszcze było delikatnie niedoschnięte. Wszystko zeszło, ale tutaj, gdzie drapałem tą pozostałość, powiedzmy, nożykiem, takie czarne się zrobiło na tej płytce, ale biorąc benzynę ekstrakcyjną, bez problemu to schodzi i nie ma żadnego filmu na tym, ale tutaj widać tu, na tym brzegu, że pozostał taki film. I spróbuję to zaraz usunąć. O, teraz to fajnie widać, że się wybłyszcza. A tutaj na krawędzi, gdzie było wszystko, zeszło. Ale tutaj ta tłusta plama jest. No to zobaczymy samą benzynkę, jak będzie schodziło. Zanim przejdę do mojej opinii tego oto wynalazku, przypominam, jest to produkt Technika Glazurnika Fuga Monolit. Kolor nie jest istotny. Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście do tego podeszli, jak wy to oceniacie na tyle, co ja wam pokazałem, jeżeli chodzi o ten największy feature, największą zaletę tego produktu, jeżeli chodzi o to, że nie trzeba tego po prostu niby oklejać. W moim odczuciu, serio, nie chciałbym, żeby mi klient, pomimo tego, że te płytki tutaj doczyściłem, tak jak mówię, ta płytka jest chropowata. Ja tą płytkę widzieliście, że doczyściłem do czysta. Tyle, że według mnie po pierwsze dużo szybciej wam to pójdzie kleić, nałożyć, zerwać, zapomnieć, niż macie nie oklejać i potem to skrobać czymkolwiek. Druga rzecz, nie chciałbym, żeby teoretycznie klient mi wszedł na robotę i zobaczył, że ja mu jeżdżę nożykiem czy jakimkolwiek skrobakiem po tych płytkach. Nie mam, powiedzmy, płytki wysokiego połysku. Na pewno łatwiej by się to schodziło, no bo tam będzie gładziu taka struktura tej płytki, ale znowu, te jeżdżenie tym nożykiem w te, jakoś to po prostu wewnętrznie do mnie nie przemawia. Naprawdę koszt taśmy nie jest aż taki duży. Czas oklejenia tych narożników też nie jest jakoś masakrycznie skomplikowany. Chyba że macie jakieś 500 zakrzywień na tym narożniku, to może bym się zastanowił. Ale szczerze, zostaję przy taśmie. Największym plusem tego jest to, że to nie śmierdzi. W porównaniu do tradycyjnych żywic podnoszę się do Akemi, bo na tym pracowałem. To ma specyficzny zapach, to troszkę śmierdzi, to nie śmierdzi. Wydaje mi się, że cena tego w porównaniu do gotowców z Akemi to jest to samo. I wtedy bym się nawet do tego skłaniał. Właśnie z racji tego, że to nie śmierdzi. Ale to, że teoretycznie nie trzeba tego oklejać, to my sobie odpuścimy. Jednak ta tasiemka, mój spokój, zawsze teoretycznie mam bezpieczne powierzchnie płytki. No bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby na etapie praktycznie finiszu, bo to jest, to możecie robić praktycznie już naprawdę wychodząc z łazienki, nie chciałbym sobie dokładać dodatkowej roboty. Dajcie znać, czy próbowaliście tym robić, jakie macie opinie. Mam nadzieję, że to już jest chyba ostatni film, jeżeli chodzi o jakieś specyfiki do wykańczenia narożników, bo temat troszkę urosnął w czasie, ale no
robiłem. Żal było tego, powiedzmy, nie umówić, bo chyba raczej nie ma innych filmów niż te od producenta, więc zawsze to fajnie jakoś tam zweryfikować. Tym samym to było na tyle, jeżeli chodzi o merytoryczną część tego filmu, w miarę merytoryczną. Przypominam o grupie na Facebooku Konstruktywna Grupa Budowlana. Tam możecie zadać różne pytania związane z branżą budowlaną, wykończeniową. Również na przykład, jeżeli chodzi o tego typu produkty, może ktoś tam będzie, który tego używał. Przypominam również o Patronite, przypominam również o zostawieniu subskrypcji. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje pitolenie w tym filmie. Do następnego i cześć!